Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, bardzo, bardzo serdecznie w trzecim, ostatnim dniu naszych internetowych spotkań. Do tej pory mówiliśmy sobie o tym, że Jezus nas kocha, o tym, że Jezus zbawia, a dzisiaj chciałbym, żebyśmy powiedzieli sobie o tym, że Jezus żyje. Moi drodzy, jest takim moim wielkim pragnieniem, w pewnym sensie marzeniem, żeby ten odcinek stał się takim swego rodzaju zaproszeniem. Bo to, że to jest trzeci, ostatni odcinek, absolutnie nie oznacza pewnego końca, ale chciałbym, żeby oznaczało początek. Początek pewnej nowej, absolutnie wyjątkowej Twojej przygody z Panem Bogiem. Bo to, że Jezus żyje, kochani, wynika jakby z tych dwóch pierwszych praw, do których sobie mówiliśmy do tej pory. A więc z tego, że Jezus kocha i z tego, że Jezus zbawia. I żebyśmy tego wszystkiego mogli doświadczyć, potrzebujemy jednego, wejścia na serio, takiego naprawdę autentycznego wejścia w to wszystko, co do tej pory sobie powiedzieliśmy, w to wszystko, co do tej pory usłyszeliśmy. No chociażby, jeżeli rzeczywiście zaczniemy traktować Kościół jako naszą rodzinę, to wtedy zobaczymy, że Jezus żyje w tej rodzinie, że Jezus żyje w tej wspólnocie, ale że Jezus żyje także, a może przede wszystkim w Tobie. Bo Kościele, moi kochani, nie wystarczy tylko być, ale Kościołem każdy z nas musi się stać. Moi drodzy, kiedyś czytałem taką historię, nie wiem, czy ona jest prawdziwa, ale podejrzewam, że mogła się stać naprawdę, rozmowę pewnej mamy z pewnym księdzem, która przyszła do niego z takim pytaniem, które, mam takie przekonanie, frapuje wielu rodziców. To znaczy, ta matka zapytała tego księdza, dlaczego jej dziecko nie chce chodzić do kościoła. I odpowiedź tego księdza, moim zdaniem, była genialna, bardzo prosta. Jakby odbił jej piłeczkę, zadając pytanie. Proszę pani, a czy to dziecko, widząc panią, która chodzi do kościoła, rzeczywiście widzi, że pani żyje tym, co pani tam usłyszała? Czy ono, wiedząc, że pani chodzi do kościoła, widzi, że pani staje się kimś lepszym? Ta kobieta opuściła głowę i po prostu odeszła. Moi drodzy, nie wiem, jakie są wasze doświadczenia, nie mam bladego pojęcia, ale jeżeli traktujecie Kościół jako miejsce, gdzie idę, bo niedziela, idę, bo obowiązek, idę, bo jest podpis do bierzmowania, to zapraszam cię, żebyście od dzisiaj spróbowali to traktować trochę inaczej, żebyście spróbowali tam przyjść po to, żeby spotkać i przeżyć spotkanie z żywym i prawdziwym Chrystusem we wspólnocie, która też tego chce i też tak to właśnie przeżywa. Siostro i bracie, jeżeli chcesz się zaangażować, jeżeli chcesz w pewnym sensie zrobić krok do przodu, ja wiem, że to jest ogromnie trudne, ja wiem, że ta decyzja jest decyzją wymagającą, ale jeżeli zechcesz opuścić tylko to, co jest zewnętrzne, pewną taką otoczkę, a starać się udać w głąb, to mogę ci zaręczyć, że właśnie wtedy spotkasz żywego i prawdziwego Chrystusa. I sam tego, czy sama tego spotkania doświadczysz. Doświadczysz spotkania z żywym Chrystusem. Moi kochani, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ten Wielki Post, który w tym roku przeżywamy, jest czymś absolutnie niezwykłym. Ja już trochę o tym mówiłem wczoraj. To już nie jest tylko post od cukierków przykładowo, co się często jakby praktykuje, przynajmniej niektórzy z nas. Ale to jest post od spotkań, to jest post od jakichś, nie wiem, wielkich zakupów w galeriach, to jest już nawet post od bycia na Eucharystii w pewnym sensie. Ale nie chciałbym, żeby ten Wielki Post stał się także postem od samego Pana Boga. I jest takim moim wielkim marzeniem i wielkim pragnieniem, żebyśmy właśnie ten czas Wielkiego Postu jako wspólnota dobrze wykorzystali na to, żeby tą naszą relację z Panem Bogiem pogłębić. Właśnie przez to, że mamy na to czas. Żebyśmy rozpoznali w Chrystusie kogoś, kto jest kimś przez duże K. Kimś, kto mnie kocha, kimś, kto mnie zbawia i kimś, kto żyje. Kimś, kim jestem tak bardzo zafascynowany, z kim bardzo chciałbym się spotkać, kogo chciałbym przyjąć do swojego serca już dzisiaj, i chcę tego tak bardzo, że nie mogę wręcz wysiedzieć na miejscu, tak bardzo tego pragnę. Moi drodzy, w tej dzisiejszej Ewangelii,
a macie ją jak zwykle pod tym filmem i jak zwykle zachęcam, żebyście się z tą Ewangelią zapoznali. W tej dzisiejszej Ewangelii przy samym końcu Chrystus mówi, czy Ewangelista mówi, że kiedy Chrystus to mówił, wielu uwierzyło w Niego. Kochani, Kościół jest takim miejscem, w którym mówi Pan Bóg. I takim moim wielkim marzeniem jest, że kiedy znowu będziemy mogli się spotkać w świątyni, znowu będzie mógł do nas przemówić Bóg. I wtedy On będzie robił wielkie cuda, bo On zawsze tego chce. Wszystko będzie zależało od Niego i od naszych otwartych serc. Oby Pan znalazł w nas pewną otwartość. Oby Pan znalazł w nas chęć spotkania z Nim i przyjęcia Go jako Pana i Mistrza. Moi kochani, to jakby wszystko, co dzisiaj chciałbym Wam powiedzieć, to wszystko, co, z czym chciałbym się z Wami podzielić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za te 3 dni naszych internetowych spotkań. Dziękuję Wam, że chociaż w taki sposób mogłem się z Wami spotkać, że chociaż w taki sposób mogłem gościć w Waszych domach. Bardzo serdecznie dziękuję Mateuszowi, który pomagał mi te filmy montować, bo bez niego pewnie nie dałbym sobie rady. Chwała Panu za to, jeżeli tych kilka myśli, tych kilka przemyśleń komuś pomogło, jeżeli miało jakiś pozytywny wpływ na kogokolwiek, jak powiedziałem raz jeszcze, Bogu chwała, jeżeli tak się rzeczywiście stało. Zapraszam teraz do tego, żebyśmy już tradycyjnie, wspólnie odmówili tą modlitwę za wszystkich chorych i umierających, modlitwę Jana Pawła II. To jest już taka pewna, nazwijmy to szumnie, tradycja tych naszych filmików, ale myślę, że ta modlitwa jest dzisiaj czymś niezwykle, niezwykle potrzebnym. Wszechmogący i wieczny Boże, Ojcze ubogich, Pocieszycielu chorych, Nadziejo umierających, Twoja miłość kieruje każdą chwilą naszego życia. Wznosimy na modlitwie do Ciebie nasze serca i umysły. Sławimy Cię za dar ludzkiego życia, a w szczególności za obietnicę życia wiecznego. Wiemy, że zawsze jesteś blisko pogrążonych w smutku i ubogich oraz wszystkich tych, którzy są bezbronni i którzy cierpią. O Boże łagodności i współczucia, przyjmij modlitwy, które zanosimy w imieniu naszych chorych braci i sióstr. Wzmocnij ich wiarę i zaufanie do Ciebie. Pociesz ich swoją pełną miłości obecnością. I jeśli taka jest Twoja wola, przywróć ich zdrowie, daj nowe siły ich ciałom i duszom. O miłościwy Ojcze, pobłogosław tych, którzy umierają. Pobłogosław tych wszystkich, którzy wkrótce staną z Tobą twarzą w twarz. Wierzymy, że uczyniłeś ze śmierci drzwi do życia wiecznego. Podtrzymuj w imię Twoje naszych braci i siostry, którzy są u kresu swego życia i zaprowadź ich bezpiecznie do domu życia wiecznego z Tobą. O Boże, źródło wszelkiej mocy, broń i chroni tych, którzy opiekują się chorymi i troszczą się o umierających. Obdarz ich duchem odwagi i życzliwości. Wspieraj ich w wysiłkach na rzecz niesienia pocieszenia i ulgi. Uczyń z nich jeszcze bardziej promieniujący znak Twojej przemieniającej miłości. Panie życia i opoko naszej nadziei, obdarz swym obfitym błogosławieństwem tych wszystkich, którzy żyją, pracują i umierają. Napełnij ich swoim pokojem i swoją łaską. Ukaż im, że jesteś kochającym Ojcem, Bogiem miłosierdzia i współczucia. Amen. Raz jeszcze wszystkim bardzo serdecznie dziękuję. Noszę się z takim zamiarem, żeby nagrać jeszcze pewne filmy, które miałyby być swego rodzaju wprowadzeniem do Triduum Paschalnego. Nie wiem, czy to się uda. Jeżeli tak, to z całą pewnością, kochani, zostaniecie poinformowani o takim fakcie. Jeżeli nie, to trudno, ale będę się starał. Wszystkich gorąco i serdecznie pozdrawiam i wszystkim błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wszystkiego dobrego. Pa.